Patryk Kaczmarczyk, zwycięski dzisiaj w, można powiedzieć, bardzo głośnej walce, jak nie najgłośniejszej przed wydarzeniem. Jakie to uczucie wygrać w takiej świetnej walce? Super. Zacznę od tego, że Hubert to mega zawodnik, tak, bardzo mocny, solidny. Wiedziałem, że to będzie ciężka walka, no i taka była, chociaż krótka, ale to wiadomo, to jest MMA, no, wszystko się może zdarzyć, tak, kolano weszło i skończyłem wreszcie walkę przed czasem. Właśnie, w co dokładnie weszło kolano, bo my się tutaj zastanawialiśmy. Kurczę, albo wątroba, albo splot słoneczny, nie wiem, nie jestem pewien do końca, trzeba pytać Huberta. No chyba to nie będzie najlepszy pomysł zaraz pytać Huberta. Nie wiem, no. Nie, no, z Hubertem bardzo się szanujemy, tam, kurczę, no, no stało się, tak, no to jest taki sport, no sami wiecie. To jest kolejny pojedynek, gdzie te kolano jednak u ciebie dość dobrze funkcjonuje, masz dobre wyczucie, dobry timing, to jest taka standardowa twoja technika, na to będą musieli uważać w przyszłości rywale? Kurczę, jeszcze wiecie co, nigdy nie układam planu na walkę. Trener German to jest świetny szkoleniowiec, zdobył wiele ze swoimi podopiecznymi medali mistrzostw Polski, mistrzostw świata w Muay Thai, tak? I te kolana są naostrzone w tej chwili super mocno i to wchodzi, no, czuję się świetnie kopiąc te kolana i nie myślę o nich, tak? One idą same po prostu z siebie. Ty z walki na walkę się czujesz mocniejszy psychicznie, z coraz większą pewnością wychodzisz, czy raczej zastanawiasz się, czego ci jeszcze brakuje, żeby wejść na ten taki top i powiedzmy w czwartej, piątej, szóstej walce, no teraz toczyłeś czwartą, no to powiedzmy piątej, szóstej walce wyjść i jeszcze coś nowego pokazać? No na pewno będę z każdej walki pokazywał coś nowego, skończyłem niedawno 22 lata, tak, no to jestem jeszcze chyba młodym zawodnikiem i myślę, że będę się rozwijał i będę pokazywał jeszcze więcej, tak? Jeżeli jeszcze wrócę do tej walki, bo kurczę, no, nie pokazałem się za dobrze tak naprawdę, mimo wszystko, bo przespałem tą pierwszą minutę i to dość mocno. Kurczę, no, Hubert prowadził tam, wydaje mi się, mocno, nie musiałbym zobaczyć tę walkę, ale no, nie podobał mi się mój styl walki przez tą pierwszą minutę. Dopiero tak naprawdę wstałem po tym obaleniu, poczułem się taki dobrze w klatce. Miałem w głowie dużo myśli, że może kurczę, niepotrzebnie wziąłem tą walkę miesiąc po poprzedniej i tak, no, dużo takich niepotrzebnych, głupich myśli. No ale finalnie wyszło i jestem bardzo zadowolony. To o takich rzeczach myśli się podczas pojedynku? Zastanawiałeś się nad tym, gdzieś tam będąc w środku oktagonu, czy to był sens brania tego akurat starcia? Wiecie co, no ja zawsze tak walczyłem na zawodach amatorskich, ale teraz sobie zdałem sprawę, że zawodowstwo to nie amatorstwo, jednak walczymy o dużo większą stawkę. I jak stanąłem w tej klatce, to mówię, kurde, nie wiem, czy to był dobry pomysł, nie czuję się tak świetnie jak przy ostatnim pojedynku. No bo jednak to nie był pełen obóz, tak? Hubert, tak jak mówił, że pół roku się przygotowywał do tej walki, a ja się przygotowywałem 3 tygodnie, tak? Tak naprawdę, tylko podtrzymałem formę. No i nie będę chyba robił na przyszłość takich rzeczy, chyba że już na naprawdę dobre pieniądze. A zwycięski strategii się nie zmienia przecież. No niby tak, ale ja to według innego powiedzenia pracuję, że zwycięskiego składu się nie zmienia i zwycięskiej strategii jak najbardziej trzeba zmieniać, bo jak wyjdę cały czas, będę wychodził z tą samą, to, no to w końcu mnie rozgryzą, tak? A jak w ogóle z twoim trenowaniem podczas epidemii? Trenowałem bardzo mocno, 2 razy dziennie, nic się nie zmieniało tak naprawdę, tylko nabrałem... Cały czas? Od samego początku? Tak jest, nie zatrzymałem się nawet na chwilę, nawet na jeden dzień, powiedziałem, że coś będzie się działo i w końcu telefon zadzwonił, także wyszło na plus. Wielu zawodników lekceważy media społecznościowe, tak naprawdę zdecydowana większość, jeżeli chodzi o Polaków. Jak już to robią na Facebooku, na Instagramie, jednak tego Twittera troszeczkę się boją, się tego Twittera nie boisz. Do tego stopnia, że 10 minut temu zachęciłeś Macieja Kawulskiego, że chyba już czas. No tak, no wiecie, to jest, kurczę, to jest gra medialna, tak? No to, no co ja będę mówił, nie będę się przecież napinał ani nic, no robię to, bo to lubię, tak? Sprawia mi to przyjemność, ja się z tego śmieję, dużo osób boli, nie powiem co, i cały czas mi tam gdzieś starają się to, już widziałem komentarze, nawet zawodników, tak, że już, o, pajacuję i tak dalej. No dobrze, porównamy wypłaty za parę lat. No dobrze, to kto? Od razu w KSW na początek? Nie mam pojęcia, szczerze nie zastanawiam się nad tym. Najpierw jeszcze mam niedokończone sprawy w Armia Fight Night i celuję, tak jak zażartowałem w klatce, że chcę pasu Babilona. Nie, to chyba nie dojdzie do skutku. Przede wszystkim Rutek bardzo szanuje tego gościa. Nie, to był po prostu kolejny krok medialny, tak? Bardzo szanuję tego gościa, nie chciałbym się z nim bić. No to już musiało być naprawdę jakoś patowa sytuacja, nie? Żeby z nim wychodzić do klatki. Celuję w szable Armii Fight Night i tam mam kontrakt, tak, tam chcę stoczyć swoją następną walkę i tak się pewnie stanie, myślę, październik. Zobaczycie mnie po raz kolejny. Do Adriana Kępy się ustawia kolejka. O, bardzo fajnie. Ja chciałbym być na czele tej kolejki i stoczyć walkę z Adrianem Kępą. Jak najbardziej jest przede mną oczko w rankingu, także to ma sens to zestawienie, tak mi się wydaje. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.